highest tree fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Go back out to sea. Sail home, sweet home, where the ships must go to get off.
Moi drodzy, ciągniemy sobie ulicą Piccadilly. Jesteśmy teraz w dzielnicy West One, a wcześniej byliśmy w Southwest One, czyli jesteśmy w części, którą popularnie nazywa się West Endem. Wyjeżdżamy sobie na Piccadilly Circus. Byliście tutaj, spacerowaliśmy sobie tutaj chwilkę, a za chwilkę też, jak zrobimy dwa zakręty, znajdziemy się na placu Trafalgaru. Tutaj tak jak one jadą. I bardzo dobrze. I tak jak masz Traf Square napisane, tak jak ten szary autobus, tylko nie on skręca, a my będziemy w prawo skręcać. Do świateł i na światłach w prawo. Znacie to miejsce, bo już tutaj wydeptali trochę, nie? Patrzcie, ile ludzi teraz. Jak ludzi. A to właśnie dzień wyborów, moi drodzy. Ale to może jakieś manifestacje? Nie, raczej nie są manifestacje. W dzień wyborów nie mogą organizować manifestacji absolutnie nikt. Nie może organizować, no bo byłoby to podpięcie się pod agitację. A dzisiaj mamy ciszę wyborczą, w związku z tym nie wolno agitować. Kolumna Lorda Nelsona, ten z kolei Peplonowi utarł nocha na wodach, w odróżnieniu od Wellingtona, który na lądzie. Bardzo reprezentacyjne miejsca, ale za chwilkę będzie też widać kościół. Mówiłem o tym, że jest to bardzo ważny kościół, ponieważ w tym kościele umieszczono tablicę upamiętniającą polskich lotników, którzy walczyli za Wielką Brytanię w bitwie o Anglię. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tablica została umieszczona naprawdę po silnych naciskach ze strony Polski, ponieważ niestety władze Wielkiej Brytanii po wojnie zrobiły nam ogromny, ogromny nietakt, jeżeli chodzi o nasze wojska i nasz udział. Zrobili nam wielką niegodziwość, ponieważ władze Anglii zatrzymały statek, jeden z naszych okrętów wojennych w porcie w Edynburgu i nakazały zapłacić za zniszczone samoloty podczas bitwy o Anglię. No, obiło się to szerokim echem po świecie, nawet mimo, że Polska była już we wschodnim bloku, wtedy jeszcze władze na uchodźstwie tutaj w Londynie walczyły o to, koniec końców przywrócono nie tylko status polskim żołnierzom i polskim lotnikom, ale przeproszono za wielką niegodziwość, jaką wyrządzono. To jest ten kościół, w tym kościele, chociaż on w tej chwili może nie wygląda reprezentacyjnie, jeden z 40 kościołów, które postawił Christopher Wren. I uwaga, wyjeżdżamy sobie z Londynu, wjeżdżamy sobie do czegoś, co się nazywa City. Ciekawostką jest to, że nazwa City wzięła się od francuskiego słowa cité, które było nazwą własną dla wyspy w centrum Paryża. Jako, że ta wyspa w Paryżu miała charakter zupełnie centralny, no to Anglicy przyjęli nazwę City, przekształcili ją na swoje i uznali, że nazwa City będzie od tego czasu oznaczała miasto. Używa się tego New York City, nie wiem, Los Angeles City i tak dalej, jako określenie miasta, ale coś, co można nazywać się wyłącznie City, to jest tutaj ten areał około 3 mil kwadratowych, który jest wyłączony spod jurysdykcji królewskiej. Wyjeżdżamy spod jurysdykcji królewskiej, czyli St. Martin in the Fields. I uwaga, jeszcze nie, zaraz będziemy sobie. Po prawej stronie Mansion House. Tak. Mansion House, po lewej stronie Bank of England, ten z zamurowanymi oknami wielki, a na wprost stoi tak zwany Royal Stock Exchange, czyli królewska giełda papierów wartościowych. A wyzmykamy z tego finansowego centrum. Tutaj dla Londynu to miejsce, czyli Bank Square, jest tym, czym dla Nowego Jorku Wall Street.
Take your photo.